Artykuł 7. Siódme przykazanie. Nie będziesz kradł. Nie kradnij. Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na dobro wspólne wymaga ono poszanowania i powszechnego przeznaczenia dóbr oraz prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. Powszechne przeznaczenie i własność prywatna dóbr. Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu na niedostatek i zagrożonemu przez przemoc. Posiadanie dóbr jest uprawnione, by zagwarantować wolność i godność osób oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, a także potrzeb tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno ono pozwolić na ukazywanie naturalnej solidarności między ludźmi. Prawo do własności prywatnej, nabytej lub otrzymanej w sposób sprawiedliwy, nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości. Powszechne przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzystania z niej. Korzystając z tych dóbr, człowiek powinien uważać zewnętrzne, legalnie posiadane przez siebie rzeczy nie tylko za swoje własne, lecz także za wspólne, w tym znaczeniu, że mogą one przynieść pożytek nie tylko jemu samemu, lecz także innym. Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą opatrzności. Powinien je pomnażać i rozdzielać jego owoce innym, a przede wszystkim swoim bliskim. Dobra produkcyjne, materialne lub niematerialne, jak ziemie czy fabryki, wiedza czy zdolności, wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły pożytek jak największej liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni ich używać z umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, ubogiego. Władza polityczna ma prawo i obowiązek, ze względu na dobro wspólne, regulować słuszne korzystanie z prawa własności. Poszanowanie osób i ich dóbr. W dziedzinie gospodarczej poszanowanie godności ludzkiej domaga się praktykowania cnoty umiarkowania, by panować nad przywiązaniem do dóbr tego świata, cnoty sprawiedliwości, by zabezpieczyć prawa bliźniego i dać mu to, co mu się należy, oraz solidarności, według złotej zasady i szczodrości Pana, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Poszanowanie dóbr drugiego człowieka. Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeżeli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jedynym środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom pożywienie, mieszkanie, odzież jest przejęcie dóbr drugiego człowieka i skorzystanie z nich. Wszelkiego rodzaju przywłaszczenie i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Dotyczy to umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania cen wskutek niewiedzy lub potrzeby drugiego człowieka. Są również moralnie niegodziwe spekulacja, która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka, korupcja, przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem, przywłaszczenie i korzystanie w celach prywatnych z dóbr należących do jakiegoś przedsiębiorstwa, źle wykonane prace,
oszustwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo. Świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej lub publicznej jest sprzeczne z prawem moralnym i domaga się odszkodowania. Obietnice powinny być dotrzymywane i umowy ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie słuszne. Znaczna część życia gospodarczego i społecznego zależy od wartości umów zawieranych między osobami fizycznymi lub prawnymi, w tym umów handlowych o kupnie lub sprzedaży, umowy o wynajmie lub o pracę. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze. Umowy podlegają sprawiedliwości wymiennej, która reguluje stosunki między osobami i między instytucjami, wykonane z uwzględnieniem poszanowania ich praw. Sprawiedliwość wymienna obowiązuje w sposób ścisły. Domaga się ochrony praw własności, spłaty długów i wypełnienia dobrowolnie zaciągniętych zobowiązań. Bez sprawiedliwości wymiennej nie jest możliwa żadna inna forma sprawiedliwości. Odróżnia się sprawiedliwość wymienną od sprawiedliwości legalnej, która dotyczy tego, co obywatel słusznie winien wspólnocie, i od sprawiedliwości rozdzielczej, która reguluje to, co wspólnota winna jest obywatelom, proporcjonalnie do ich wkładu i potrzeb. Na mocy sprawiedliwości wymiennej naprawienie popełnionej niesprawiedliwości wymaga zwrotu skradzionego dobra jego właścicielowi. Jezus błogosławi Zacheusza za jego postanowienie: jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Ci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli dobrem drugiego człowieka, są zobowiązani do jego zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania równowartości w naturze bądź w gotówce, a także owoców i korzyści, które mógłby z niej uzyskać w sposób uprawniony jej właściciel. Do zwrotu są również zobowiązani, odpowiednio do swej odpowiedzialności i zysku, wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w kradzieży bądź z niej świadomie korzystali, np. ci, którzy ją nakazali, w niej pomagali lub ją ukrywali. Gry hazardowe, gra w karty itd. bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie w grach stanowi materię poważną, chyba że wyrządzona szkoda jest tak mała, że ten, kto ją ponosi, nie mógłby w sposób uzasadniony uznać jej za znaczącą. Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny – egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej – prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. Grzechem przeciwko godności osób i ich podstawowym prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Święty Paweł nakazywał chrześcijańskiemu panu traktować swego chrześcijańskiego niewolnika nie jako niewolnika, lecz jako brata umiłowanego w panu. Siódme przykazanie, które chroni dobra. Chroni dobra osobowe i chroni dobra materialne. I uczy nas właściwego korzystania z tych dóbr, właściwego odnoszenia się też do dobra bliźniego, do dobra wspólnego, do zarządzania dobrami materialnymi w taki sposób, żeby one mogły służyć nam w miłości i sprawiedliwości, żeby mogły nas rozwijać, żeby mogły nas ukierunkowywać na drugiego, żeby te dobra nas nie zniewalały, ale pomagały nam wzrastać. I dzisiaj takie krótkie pytanie do nas. W jaki sposób odnosimy się do wszelkich dóbr, i tych materialnych, i tych niematerialnych? I czy kiedy odkrywamy, że jesteśmy posiadaczami jakiegoś dobra, to zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zarządcą opatrzności, że mamy za zadanie tak je pomnażać i tak je rozdzielać, i rozdzielać też owoce tego dobra, żeby one służyły nam i drugiemu człowiekowi. Jak to u mnie dzisiaj wygląda? Jestem zniewolony, czy jestem wolny i zarządzam tak, żeby z tego wynikało większe dobro, żeby owoce karmiły innych i duchowo, i fizycznie.